modernizacja budynku dzisiaj Muzeum Powstań Śląskich, a wcześniej musimy pamiętać, że została zaprojektowana przez znanych architektów Georga i Emila Zimmermanów i w 1907 roku został wybudowany ten budynek jako siedziba gminy Donnersmarck. Musimy pamiętać, że tereny te w czasach przełomu XIX i XX wieku były to silnie zurbanizowane i zindustrializowane obszary. Na terenie miasta Świętochłowic było kilka kopalń, kilka hut, była i huta żelaza, i były huty cynku i ołowiu. W związku z czym potentaci rodów, tak jak czy Donnersmarckowie, czy Balesztremowie, czy Szabdoczowie, no, musieli również takie budynki administracyjne dla siebie mieć. Cieszymy się bardzo, że akurat ten budynek został zaprojektowany przez bardzo znanych architektów, którzy, pamiętamy, stworzyli również Nikiszowiec i na przykład elektrociepłownię Sząbierki w Bytomiu. Budynek później służył jako komenda policji, komenda milicji, znowu policji, a w roku Sylwestra 1999 i 2000 budynek został w bardzo dużej części spalony. Wiadomo, że samo spalenie, jak również akcja ratownicza, czyli zalanie parteru tak naprawdę, no, spowodowały bardzo duże zniszczenia. Przez kilkanaście lat budynek stał i, no, można powiedzieć, dalej niszczał. Udało się panu prezydentowi Dawidowi Kostępskiemu pozyskać środki z regionalnego programu operacyjnego na rewitalizację tego budynku, jak również można by powiedzieć, że w tym samym czasie, czy krótko przed, kolekcjoner materiałów, plakatów, ulotek, gazetek związanych z powstaniami śląskimi, pan Jarosław Bełdowski, poszukiwał miasta, poszukiwał prezydenta, który chciałby jego prywatną kolekcję wziąć w depozyt i udostępnić szerokiemu społeczeństwu, można by tak powiedzieć. Pan prezydent Kostępski wyraził zgodę, pan Bełdowski również, myślę, wtedy był zadowolony, a dziś mam nadzieję, że bardzo, z tego, że kolekcja ujrzała światło dzienne i mieszkańcy nie tylko województwa śląskiego, ale całej Polski mogą jego kolekcję w otoczeniu innych eksponatów, jak również wielu multimediów, oglądać.